Proszę. D4, D5, C4, E6. Tu zrobię sobie 2. E6, skoczek F3, skoczek F6, G3, goniec E7, goniec G2, roszada, roszada, DC4, hetman C2. Panie Rafie, pan się domyśli, ja czekam na rozwiązanie tej zagadki, po ile dolarów powinni dostać. A teraz pan, panie Keke, wchodzi do turnieju. Po ile dolarów powinni dostać? Kto wie? Dobra, bijemy. A6. Grozi B5, więc bijemy. B5. Stawia nam hetmana na dobrym polu. Goniec B7. Goniec D2. Goniec E4. Hetman C1. Hetman C8. Goniec G5. I teraz jest kilka... No, panie Raf, widzi pan, jak pan to dobrze kombinuje. Powtarzam zagadkę. Podróżnik przychodzi do oazy. Nie ma co jeść. Dwóch Arabów. Jeden ma 3 suchary, drugi 5. Podzielili się z nim w trójkę, zjedli porówno. On im dał $8 w podzięce. Jak mają się podzielić? Jeden chce 4 do 4, drugi 5 do 3. Który ma rację? Goniec G5. I teraz pytanie, jak grać? Jeżeli H6, bijemy, hetman F4, goniec podwisa i gramy wieża C1 na tego pionka C7. To jest pozycja dobra. Inna możliwość C5. Skoczek BD2, goniec B7, DC5, hetman C5, goniec C5, wieża FC1. Jak widzimy, pozycja przechodzi do głębokiej końcówki. I teraz słabszy jest goniec D6, goniec F6, GF6, skoczek E1, goniec G2, król G2, goniec B4 na 2 koniki. I tutaj widać, kto ma przewagę. Przewagę mają białe, mają linię i lepszą strukturę pionów. A propos Niemcowa. W poprzednią niedzielę, bo z tego jeszcze nie oglądałem, Niemcow grał. On gra w niedzielę 3 godziny i grając w niedzielę 3 godziny, grał z widzami 3 godziny. Nie obejrzałem do końca, ale w środku dwóch widzów zagrało przeciwko jemu wariantowi Niemcowa. I Niemcow się zdenerwował. Pisze tam, cytuję z pamięci. No po co wy tak, panowie, gracie tutaj? No, wykonujecie serię najlepszych posunięć i uczycie się na pamięć serii najlepszych posunięć, odstukacie to, a przez to nie gracie lepiej, bo nauczyliście się serii najlepszych posunięć. Jak to przetłumaczyć na polski? Czy nie po 4? To zależy, czy sprawiedliwie według prawa. Tak, panie Robercie, sprawiedliwie. Pan Keke, jeden Arab dostanie $1, drugi 7. Pan Keke wygrał. Podaję rozwiązanie dla pana Roberta. Mnożymy przez 3. Jeden miał 5 razy 3, 15. Zjadł 8, dał 7. Drugi miał 3 razy 3, 9. Zjadł 8, dał 1. Jeden dał 7 cząstek podróżnemu, drugi dał 1 cząstkę. I to się, panie Robercie, robi bez znajomości ułamków. Przy ułamkach będzie trochę trudniej. Przy ułamkach każdy zjadł 8/3, z tym, że jeden miał tych trzecich 9 trzecich, a drugi 15 trzecich, czyli jeden dał 7 trzecich, a tamten dał 1 trzecią, stąd każdy, stąd powinien dostać dolara, a drugi 7. Panie Raf, trafnie Pan to napisał, wydaje się Panu. Dzień dobry Panie Adamie. Porówno zjedli Panie Krzysztofie. Panie Andrzeju, nie wprowadziłem w błąd, ale jak trenuję szachistów młodych i bardzo młodych, to za często zadaję pytanie, co gramy, wieża C3 czy wieża H3? Pół sali podnosi rękę na wieża C3, na drugim piętrze jesteśmy bramka numer 1, nie nadajecie się do szachów, wychodzicie przez bramkę numer 1. No to wszyscy mówią, wieża H3, nie nadajecie się do szachów, bramka numer 2, przez to okno wychodzicie. Odpowiedź jest trzecia, bo to, Panie Andrzeju, nie jest zgadywanie, tylko trzeba myśleć. Dzień dobry, Panie Marku. Panie Piotrze, nie podałem dwóch nieprawidłowych odpowiedzi, tylko zasugerowałem. Pan Kruci mówi, przypowieść o oknach poleciała. Dobra, wracamy do wariantu. Więc sobie pogadaliśmy, więc jeszcze raz, ten wariant z C5. I tu można grać też na goniec B6, gramy A4, A5, goniec rozdzielił wieżę. I znowu, przez to rozdzielenie wież, mamy lepszą pozycję, koniec przenika na C6, co nie dla wszystkich jest przyjemne. Wracamy do głównego wariantu. Skoczek BD7, skoczek BD2. Goniec B7, skoczek B3. I tu czarny może zagrać A5 albo C5. Jeżeli gra C5, DC5, skoczek na C5, goniec na F6, GF6. Proszę, napadamy na gońca, wpadamy na C6. Wieża, hop, skoczek B3 z przewagą białych. Więc w tej pozycji zamiast C5 czarny może grać A5, co jest troszeczkę lepsze. My wieża D1. Teraz na wieża D8 skoczek E5, a na goniec D5 skoczek E5, goniec G2, król G2, A4, goniec F6 i jeżeli hetman B7, F3, skoczek F6, skoczek C5. I znowu wpadamy na punkty, jak zbije, no to cały czas pion C7 jest słaby, jak G6, to koniec ładuje się na C6, zwracam uwagę na słabość pionka B5, słabość pionka C7, D5. I pozycja jest jaka jest. Dobra jest. Proszę, kto przetłumaczył na polski słowa Niemcowa? Pani Tadeuszu, już 6 liczą? Dobry wieczór, Panie Michale. Odpowiem Panu w najbliższych odpowiedziach na pytanie, jak nie zapomnę. Dobrze? Po jakim czasie dzieci zaczynają wymyślać własne odpowiedzi? Panie Piotrze, przede wszystkim dzieci również odpowiadają ze znakiem zapytania na końcu. Kto przetłumaczył Niemcowa? Więc z tym, że Panie Michale, ja to już kilka razy tłumaczyłem, ale jeszcze raz wytłumaczę, bo to jest powtarzalny temat. Mało tego, Panie Michale, powiem Panu, że moich uczniów uczę ich tego po kilka razy przez skypę i dalej nie pamiętają, więc jak nagram jeszcze raz, to może się przyda. Uwaga. Uwaga. Słowa Niemcowa przetłumaczyć następująco. Bo on najpierw dziękował temu pierwszemu, że mu rozwija teorię, ale potem się zdenerwował, bo się okazuje, że grają najlepszą linię komputerową, to ten wariant z H3 w głównym wariancie pęka w szwach i zostaje Niemcow ze słabym pionkiem na E6 i generalnie mówiąc bez pozycji. A ci, co z nim grają, posunęli to. Natomiast samo mówienie, że jeżeli ktoś przygotował wariant z komputerem, to należy go tylko pochwalić. Oczywiście nie może to być wyłączna praca z komputerem. Należy jeszcze robić inne czynności w pracy nad poprawieniem szachów. Dobra, idziemy, kończymy to. Panie Keke, nie wiem, co pan napisał. Oj, oj, oj. Witam pana Patryka. Wariant Niemcowa pokażę w odpowiedziach na pytania. H6 w trzecim ruchu, E4, C6, D4, D5, skoczek C3, H6. O, Kruci napisał. Dobra. Goniec F6, skoczek D7 i F3. I proszę uwierzyć, że ta pozycja lepsza jest dla białych ze względu na słabość punktu C7, C6. Nie ma czarny jak nacisnąć na wykorzystać słabości D4. Jak widzimy, pozycja jest głębokiej gry środkowej na granicy już z grą blisko końcówki. Dobra, idziemy dalej. Zagramy sobie na rozgrzewkę.